Osoby skrajnie wrażliwe na białko znane jako gluten, które znajduje się w życie, jęczmieniu i pszenicy, mogą mieć bardzo silne reakcje na jego spożycie. Do objawów nietolerancji należą depresja, zmęczenie, bóle stawów, wysypki, problemy żołądkowo-jelitowe i inne. Oto 6 symptomów, które sugerują, że możesz nie tolerować glutenu. 1. Ciągłe bóle głowy lub migreny. 2. Jeśli doświadczasz bólów głowy lub silnych migren, które osłabiają twoje ciało, może to być oznaka nietolerancji glutenu. 3. Co ciekawe, migreny są ogólnie dość częste wśród osób cierpiących na nietolerancję glutenu. 4. Tego rodzaju bóle głowy mogą być dość silne, więc ważne jest, aby po ustąpieniu bólu dać sobie czas na odpoczynek. 2. Problemy z jamą ustną. Osoby z nietolerancją glutenu mogą mieć afty, czyli przewlekłe owrzodzenia jamy ustnej lub zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej. Ponadto, z powodu problemów z wchłanianiem pokarmów, mogą mieć też większe trudności w utrzymaniu zdrowia zębów, ponieważ mają mniej wapnia w organizmie. Nagłe przybranie na wadze. Jeden z objawów, który powszechnie pojawia się wśród osób z nietolerancją glutenu, to nagły przyrost masy ciała. Najczęściej wynika on z dwóch czynników: stanu zapalnego wywołanego przez gluten, złego wchłaniania pokarmu i przepuszczalności jelit, które są efektami ubocznymi nietolerancji glutenu. Zaburzenia trawienia. Problemy z trawieniem, które mogą przejawiać się następującymi wrażeniami: wzdęcia, częste wiatry, mdłości, bóle brzucha, skurcze, zaparcia, a nawet biegunka, lub syndrom wrażliwego jelita. Doświadczenie spowolnienia umysłowego, zamglenia umysłu, oraz zmiany nastroju. Osoby nietolerujące glutenu często mówią o doświadczeniu jakby okresowego zamglenia umysłu. Pojawiają się również problemy emocjonalne, dotyczące najczęściej przewlekłej drażliwości oraz nagłych irracjonalnych zmian nastroju. Ta reakcja może być wywołana przez wiele czynników, jednak najczęściej mówi się o niewłaściwej aktywności glutenu w IKK, co prowadzi do pogorszenia funkcjonowania poznawczego. Ciągłe zmęczenie / wyczerpanie. Doświadczanie ciągłego przemęczenia lub braku energii pojawiające się prawie po każdym posiłku. Może to być efektem ubocznym spowolnienia umysłowego. Jednakże wielu badaczy sądzi, że wynika to raczej z tego, że organizm osób z nietolerancją glutenu ma po prostu małe rezerwy energetyczne. Źródło: thehartysoul.com.